No, taka sytuacja. Jesteśmy w Szczyrku. Gdzie dokładnie? Szczyrk, Mountain Resort, Enduro Trace. I co będzie robione? Freeride, kurwa, Jeep. Jest, dobrze będzie. Dobrze będzie. Nie no, bike park zajebisty, trzeba podchodzić pod trasy. Nie mam pytań po prostu. Pozdrawiamy budowniczych. Pozdrawiamy budowniczych. Powiem wam tak, widzowie, z Bartka taki rider, że siedzi w środku i je. Co do tej hip-hopy flow, to powiem tak, że to jest dramat. Czuję się jak na jakimś wycieczce rodzinnej. Także teraz ładujemy najcięższą trasę chyba w tym bike parku, czyli Bestie. To jest taki przejazd w sumie bardziej zapoznawczy. Okej? Okay. Okej! Ja byłem tu! Jak na wakacjach! Trochę pionowo tutaj. Ja w piątek to samo. Ja wiesz, ja pierwszy raz w sumie teraz w tym bike parku jestem. Najpierw wziąłem, jak mi polecił hip-hopy flow, ale się wynudziłem. Tutaj się dzieje, ale po tej hip-hopie się aż takiego pionu nie spodziewałem od razu w zakręt. Daj warma pół na Otikowie. Dobra, jadę. Albo tak. Chyba nie tak. Chyba. Tutaj ostrożnie. Zauważyłem. Ale tu jest fajnie. Fajnie, no. Tylko nawet nie ma jak wsiąść. No. Jak tak patrzę, tutaj nie ma co obczajać. To chyba nawet jest prosta hopa. No tak, no jedziesz, wybijasz się, lądujesz. Zero filozofii. Może sobie nawet teraz to podprowadzę i to sypnę. A w sumie, czemu nie? Chuj z bomby! No i to jest trasa, kurwa! A nie jakieś te Flow R. A, dobra, jest kładka. Myślałem, że trzeba jebać. O, to też mogłem cyknąć z bomby. A to? Jak to wygląda? Wygląda na spokojnie. Chyba, że się za bardzo napędzę i jebnę głowę o to. Taki flacior. Nie no, raczej flaciora nie będzie. O! Ale flacior! Trochę za daleko! Ale flacior, myślałem aż, że trek się złożył, kurwa. Tak mnie dobiło. Cholera jasna. Czekaj. Co się stało? Aha, łańcuch wyjebało. No, i jedziemy dalej. Obrzygane. Jest, o! A tu, czekaj, może z tego ucieknie. Co się stało, Ryczek? Obrzygane całe. Sra się wszystko. Wszystko się srało. Co się stało, Ryczek? No, a wywaliłeś albo rzuciłeś tym tytowetę? Nie. Klamka się rozjebała. A rzuciłeś nim gdzieś? Nie, nie wysiadłem ani razu. Najbardziej lubię w tym Szczyrku wyjeżdżanie gondolkowe. Staka zajebista. Zamknięta, cisza, spokój. A trasy są tak rozjebane, że ogólnie tak. Bandy to jest jeden wielki kamieniołom. Lecz fajna jest trasa Otik, bo fajny downhill i freeride. Teraz jedziemy na Bestia, na której pewnie zaliczę srogą glebę z moimi pięknymi umiejętnościami. Ale cóż, raz się żyje.
No to kurwa nieźle. Chuj. Ale przytulił. O kurwa, że zwariat. Zachciało karbonitu. Zachciało się karbonitu. Clean w Polsce... Clean w Polsce nie znaczy czysto, kurwa, do poprawy. Zesrałem się. Kurwa, było nie hamować, tylko lecieć już tamto z bomby. Wymieniłem koło, bo tamtego niestety na szybko nie dałem rady naprawić. Ryczek, jaka recenzja Otika? Bestii. No to bestii. Więcej czasu byłem, kurwa, na ziemi niż na rowerze. Patrz na rower, nagraj to. Ja pierdolę. Patrz jakie Kongo, kurwa, to jest popierdolone. Dobra. Bestia. Tym razem cię pokonam. O chuj! Dobre jest! Dobre jest, many! Jeb drop! Jeb kolejny drop! Niepokoi mnie to, że coś mi napierdala co chwilę w tym rowerze. Ale chuj, tym się zajmiemy w domu albo po zjeździe. No to cyk! Tu jest przejebanie. Do tego jeszcze nie jestem aż tak dobry. Ta bestia jest zajebista. Wymagająca. I w ogóle jeb. Panowie, można jechać? Dobra, no i czekamy. Kurwa. Jadę! O! Ale nie poddajemy się. Kurwa, na to za małą prędkość miałem. To jebać. Dobra, bo teraz to bez kitu trek brzmi, jakby mi pękł, kurwa. Ale chyba wszystko jest git. Ale po kostce dostałem, na tamtym nie doleci, jedziemy dalej. Nie poddajemy się. A. Moja kostka już umiera, kurwa. Ja albo walę niedoloty, albo placiory, no.
kurwa, już wiem, co mi tak w tym rowerze lata. I zapomniałem zacisku dokręcić przy wymianie koła, ja pierdolę. Ja zjechałem pół bestii, nawet w otrzymającym się zacisku. No ale to widać, że tu się nie hamuje. Bo jak tu się hamuje, to się przegrywa. Dobra, zacisk dokręciłem i jedziemy dalej. Od razu inaczej hamuje, myślałem, że chujowo mi hamuje przez to, że mam tarczę mniejszą i cieńszą, ale jednak to był zacisk. Dobrze w chuj, szybko i zajebiście. Kurwa, zakręt ostry. Jak rakieta. O kurwa, to niezła rakieta. W sumie poleciałem jak rakieta. Skurwiały korzeń. Co mogę powiedzieć? To w Szczyrku są techniczne trasy. Chciałem teraz po prostu za szybko pojechać, żeby był ładny przejazd. Ciężkie życie youtubera. Zapomniałem, że tu jest tak zakręt. No bo zjeżdżam tą trasę drugi raz. Wybaczcie mi to widzowie, koło mi się rozjebało. I też mnie na tą hip-hopę flow zaciągnęli, która zsiepała. Łopopopopo. O kurwa, ja tu wyżej jadę. O. Ciężkie życie dam ci lotka. O kurwa, na to źle. Chociaż tutaj wiem już, gdzie jechać. Zastanawiam się, na chuj Trek do swoich rowerów wrzuca tak szerokie kierownice, a potem robi tak ciasne bike parki. Trek, odpowiedz, no kurwa, Trek, odpowiedz w komentarzu, bardzo proszę. A w sumie co, ja będę wyłączał nagrywanie, jak jedziemy dalej. Kurwa, teraz mam tą mniejszą tarczę z tyłu i muszę hamować na dwa palce. Tarcze Galfera, sponsor mi, please. No, także to chyba będzie tyle na dziś. Siemano.